Witam. Dzisiaj w filmie pokażę szczepione ogórki na trzy sposoby i powiem, po co to te ogórki szczepić, w jakim celu, co to nam daje, jakie odmiany, na jakich odmianach, podkładkach należy szczepić. Także szczepimy na dyni fikolistnej. Musi to być dynia fikolistna, bo tylko ona ma odporny system korzeniowy na choroby odglebowe. Nie może to być jakaś tam zwykła dynia. Z czego zasłyszałem, to jeszcze dynia piżmowa się do tego nadaje jedynie i robię eksperymenty na tykwie. Także szczepimy na dyni fikolistnej. Może być to odmiana ustalona takiej dyni albo specjalne podkładki. Takie właśnie szczepienie chroni potem takiego ogórka przed chorobami grzybowymi, które właśnie ta dynia jest odporna. Tak samo jest taki ogórek szczepiony, bardziej odporny na chłody. Takie ogórki są lepiej odżywione, mają lepszy wigor. I przykładowo w słoneczne dni, jak taki ogórek jest zwykły, rośnie nieszczepiony, nawet jak jest podlany, temperatura jest bardzo wysoka, to wszystkie ogórki praktycznie, liście wyglądają tak, jakby wiedły. Na odmianie, znaczy na ogórkach szczepionych na dyni, takiego czegoś nie będzie. Po prostu może być 35 stopni, 40 w cieniu i te ogórki zawsze będą miały te liście wyprostowane, tak jakby po prostu nie było tych opałów. I co jest jeszcze ważne, przykładowo jak się ma tunel i sadzi się ogórki już od kilku ładnych lat, to przykładowo są odmiany takich ogórków, że już nie będzie już rósł, po prostu będzie zamierał, wypuści z 5-6 liści właściwych, albo nawet jeszcze mniej. I taka roślina zamiera, nie daje w ogóle żadnych owoców. To jest wina właśnie tych chorób odglebowych. Przy szczepieniu nie będzie takich problemów. Także jak mamy takie problemy z ogórkami, szczepimy sobie przykładowo w tunelu 2-3 odmiany po kilka sztuk i to wszystko ładnie rośnie. Tylko jeszcze jest trzeba pamiętać, że takie ogórki szczepione trzeba częściej zrywać, bo szybciej po prostu rosną i nie starczy zbierać przykładowo raz dziennie, trzeba dwa razy dziennie zbierać, bo robią siebie, momentalnie rosną, przerastają, także trzeba zbierać je przynajmniej dwa razy w ciągu dnia. I teraz tak, jak to szczepić? Dynie, wysiew dyni, tej figolistnej, to nie ma na to sposobu. Ono tak kiełkuje nierównomiernie, że potrafi po dwóch dobach wykiełkować, dać dużego kiełka i rosnąć, a potrafi tydzień czasu nic się nie dziać dopiero potem. Także musimy wysiewać, no niestety, dynię, a ogórka wysiać równo z dynią, kilka dni po dyni, żeby mieć cały czas takie zrazy gotowe, jak nam ta dynia fikolistna już będzie gotowa do szczepienia. Także nie ma tak, że dynię szczepimy. Dynię siejemy parę dni wcześniej, czy później przed ogórkiem i to nam się nie uda. Czyli musimy wysiać dynię, w tym samym czasie wysiać ogórka i potem jeszcze dosiewać ogórki co 2-3 dni, bo ta dynia ma nierównomierne schody. No to zabieramy się właśnie za szczepienie. Tak właśnie musimy namoczyć koniecznie dynię przynajmniej 6 godzin. Ja to zostawiam na noc w temperaturze około 25 stopni i potem pójdzie na waciki. Po moczeniu nasiona dyni musimy umieścić właśnie w temperaturze około 26 stopni. Najlepiej na takich wacikach. I do tego zrobiłem sobie właśnie z akwarium taki inkubator. Tutaj z boku jest zaczepiony termostat. Tutaj mamy na wysokości doniczek czujnik. I na dole jest rozsypany perlit. I grzałka 15-watowa do akwarium. I także tutaj non stop się utrzymuje temperatura około 26 stopni. No i wilgotność praktycznie jest 100%. Praktycznie po dwóch dobach, jak tutaj widać, wychodzą szkiełki z tych piętek i teraz
należało będzie to posadzić właśnie już w ziemi. Wkładamy właśnie tym kiełkiem do dołu, tylko należy uważać, żeby go nie złamać. I teraz pierwszy sposób szczepienia. Tutaj jak mamy podkładkę, czyli dynię figolistną, tutaj mamy ogórka. Do tego sposobu to musimy mieć właśnie takiego ogórka już troszeczkę wyrośniętego i dynię. Będziemy potrzebowali żyletkę na namakanie potasu. Jedna tabletka 100 mg, co kupimy w aptece na kieliszek wody. Takiego klipsa. Potem pokażę, jak to zrobić. I takie klamerki możemy zrobić właśnie z takich spinaczy dekoracyjnych. W porównaniu do spinacza zwykłego jest taka różnica. To praktycznie nic nie waży. Do tego jeszcze bym potrzebowali takie słomki z napojów, z kartoników. Klej najlepiej budapren. No i taki pilnik okrągły na wkrętarce. Ten otwór w tym spinaczu jest po prostu za mały. To bierzemy właśnie wkrętarkę z pilnikiem i powiększamy otwór. Tak jak widać teraz, mamy już dużo lepiej. I teraz taką słomkę tniemy na jakieś około centymetra i ona tutaj właśnie nam będzie sobie siedziała. Smarujemy tutaj właśnie to miejsce budoprenem. Wkładamy tą taką centymetrową rurkę, słomkę. W ten sposób. I na razie jej nie przycinamy, dopóki ten klej nie zwiąże. I teraz ten klej już złapał. Teraz musimy żyletką przeciąć właśnie o tutaj. Mamy przecięte i teraz fajnego mamy klipsa, jak widać. Także bierzemy najpierw taką siewkę dyni i najpierw możemy sobie przemierzyć, gdzie jest system korzeniowy. Zależy, jak nam to wszystko wyrośnie. To mniej więcej będzie tutaj w połowie. I tutaj jakiś centymetr podrażniamy i nacinamy dynię z góry na dół jakiś centymetr. Tak gdzieś do połowy łodygi. A ogórkę na tej wysokości nacinamy od dołu do góry, też do połowy wysokości. I teraz to łączymy ze sobą. Ogórka z dynią. W ten sposób. Może pokażę to bliżej. I łączymy klamerką. I tak teraz sadzimy te połączone rośliny do doniczki. Tutaj akurat zastosuję małą doniczkę, bo to jest wysiewane w styczniu na próbę do filmu, także ta doniczka nie musi być duża. Dyniowate nie lubią pikowania, przesadzania, także polecam doniczki litrowe. I teraz trzeba będzie to umieścić w temperaturze przynajmniej 25 stopni i w czymś, co jest wilgotność, w jakimś pomieszczeniu, co jest wilgotność praktycznie 100%. Ja to robię prowizorycznie. Bijam takie 4 kijki od szaszłyków, potyczki. Następnie bierzemy taki woreczek śniadaniowy. Troszeczkę zraszam go w środku wodą. I nakrywamy takie szczepione ogórki.
szczelnie i gdzieś właśnie, jak mówię, w ciepłe miejsce, 25-27 stopni. Co dzień możemy troszeczkę tę folię podnieść, trochę przewietrzyć, dać świeżego powietrza. I ta metoda jest praktycznie 100%. Drugą metodą, to jest metoda po japońsku, jak dobrze pamiętam, czyli ścinamy tę głowę, serce pod skosem razem z jednym liścieniem. A w ogórku ścinamy liścienia też pod skosem i zostawiamy głowę z jednym liścieniem. I teraz tego zraza trzeba z tą podkładką, czyli dynią, tutaj na górze ze sobą takim klipsem połączyć. I w tej metodzie właśnie jest tak, że nie wolno tutaj zbytnio opryskiwać wodą, bo to połączenie będzie, tutaj będzie zalegała woda, to może się to nie zrosnąć, albo w innym wypadku ten zraz ogórka wypuści korzenie i nic z tego nie będzie. Tak samo przekrywamy to takimi woreczkami i gdzieś właśnie te tak samo bardzo ciepłe miejsce, 25-27 stopni, wilgotność 100% będzie to zapewniona w tym worku. Trzecią metodą, to jest też bardzo fajna metoda, tutaj też mamy taką dynię figolistną i ogórki do tej metody powinny być praktycznie takie jak najmłodsze, tylko co rozwiną liścienie. Wtedy w tej łodydze u niego komórki się bardzo wtedy szybko dzielą i bardzo dobrze to się zrasta. Ta metoda ma też praktycznie 100% skuteczność. Jak się wszystko dobrze ułoży, nie zmiażdży się tego górka, to elegancko tutaj wszystko się przyjmuje. Musimy te właśnie serce wyciąć, tylko należy uważać żeletko, żeby nie naruszyć liścieni. Możemy też pęcetą takiego małego ten zalążek wyrwać i tutaj, żeby nie rozsadzić łodygi na czas szczepienia, teraz zakładam klamerkę i stosuję do tego do robienia otworu wykałaczkę, tylko tak wyostrzoną na takiego klina, bo taka normalna końcówka nam może rozsadzić właśnie tutaj tę łodygę. I co jest ważne, zrobić tutaj otwór tą wykałaczką, ale żeby centralnie był w osi łodygi. O, i mamy zrobiony właśnie tutaj teraz otwór. Na razie zdejmuję klipsa i ścinamy właśnie takiego małego kurka. Ścinam go klinem tylko z jednej strony. Nie wiem, czy to będzie widać. I wkładam właśnie w ten wydrożony otwór. Bardzo fajnie nam to wszystko tutaj wchodzi. Tak to wygląda. I na te parę jeszcze dni zakładam klipsa. I po zaszczepieniu tak samo jak resztę. Należy to nakryć, żeby była wilgotność około 100% i w ciepłe pomieszczenie 25 stopni w górę. W trakcie zrastania te ogórki muszą być przykryte właśnie jakąś taką folią, żeby była wilgotność 100% i trwa to od 4 dni do tygodnia, no do 10 dni maksymalnie. I po tym czasie właśnie zdejmujemy już tę folię. Musimy parę razy opryskać, zrobić takie liście ogórka, żeby przyzwyczaić go do suchego powietrza. W razie jakby nie pomagało takie zraszanie i te liście, szczególnie liścienie ogórka, by znowu traciło wigor, tugor, to jeszcze możemy włożyć z powrotem po tym foliowe przykrycie. No ale tutaj już wszystko jest ok. I teraz już po zrośnięciu, tutaj mamy ogórka szczepionego metodą tradycyjną.
to po zacięciu odcinamy górę dyni i dół ogórka. Zraszamy lekko i tak tam tynki kuci, potem tak obsechnie i odpadnie. Tutaj mamy gotowe. W tej metodzie, tutaj jak widać, już nic nie musimy robić. Powstało tutaj zgrubienie. Ten ogórek, jak widać, ładnie się zaszczepił, rośnie. To widać po tej łodyżce, która się wydłuża, i po pierwszych listkach pościwych. Także w tej metodzie nic nie robimy, nie musimy ścinać. A w tej metodzie po japońsku tutaj jeszcze właśnie ogórki nie są gotowe do zdjęcia tych klipsów. Czekamy około tygodnia i pomału zdejmujemy klipsy. Powinno być zrośnięte. I tak samo trzeba zrosić wodą przez pierwsze dni parę razy, żeby przyzwyczaić właśnie te rośliny do suchego powietrza, i ma to rosnąć wszystko. Tutaj mamy poszczepione ogórki w takich bardzo małych doniczkach, ale to jest po prostu próbne szczepienie po prostu dla filmu. A jak się szczepi już takie normalne, zasadnicze do tunelu czy do gruntu, to proponuję przynajmniej doniczkę P9, jak nie litrową. Dynie nie lubią przesadzania. W takiej małej fazie wzrostu to jeszcze jakoś to toleruje. Potem tego już nie lubi. Także wysiewamy dynie do dużych pojemników. Ogórki mogą być w takim mniejszym. Nie ma to znaczenia. To należy jeszcze dodać na koniec, że takie szczepione ogórki na dyni będą musiały być troszeczkę inaczej nawożone. Coś podobnego do właśnie potrzeb dyni. Będą potrzebowały więcej azotu, wapnia, potasu, jak dobrze pamiętam, troszeczkę mniej. No i różne są opinie. Przykładowo ja od kilku lat nie obserwuję, żeby ogórek szczepiony na dyni miał inny smak. Mają, według mnie smak jest taki sam. Ale to należy sobie właśnie samemu wypróbować. I to by było na tyle w tym filmie. Cześć.